Rozdział 25 Księgi Mojżeszowej, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Prawo wojenne. Różne epoki. Wspaniałe jest widzieć w tym rozdziale Pana wyruszającego do walki przeciwko wrogom Izraela. Niejednemu trudno przychodzi zrozumieć, jak dobry Bóg może występować w takim charakterze. Trudność polega przeważnie na tym, że nie rozróżnia się pomiędzy poszczególnymi epokami, z których każda charakteryzuje się odmiennym działaniem Boga. Charakterowi Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba odpowiada tak samo walczenie z ich wrogami, jak Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa przebaczanie tym samym wrogom. A ponieważ objawiony charakter Boga jest wzorcem, według którego powinien orientować się Jego lud, dla Izraela tak samo stosowne było zabijanie ich wrogów, jak dla nas właściwe jest okazywanie im miłości, czynienie dobra i modlenie się za nimi. Gdyby więcej uwagi poświęcano tej prostej zasadzie, można byłoby uniknąć niejednego nieporozumienia i niejednej niemądrej dyskusji. Niewątpliwie jest to z gruntu błędne, gdy Kościół Boży sięga po miecz i wyrusza na wojnę. Kto bez uprzedzeń czyta Nowy Testament, będzie musiał się z tym zgodzić. Sam Pan zwrócił się do Piotra ze słowami: włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Mateusza 26, rozdział 52, werset. W innej Ewangelii czytamy: włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Jana 18, rozdział 11, werset. Dalej Pan powiedział do Piłata: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Jana 18, rozdział 36, werset. Zatem słudzy postąpiliby źle, gdyby przy użyciu przemocy starali się uwolnić swego pana. Wszystko to jest na tyle jasne, że można byłoby zadać pytanie: jak czytasz Łukasza 10:26? Nasz umiłowany Pan nie walczył, lecz znosił cierpliwie wszystkie zniewagi. Przez to pozostawił nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Gdybyśmy tylko zawsze zadawali sobie pytanie, jak postąpiłby w tej sytuacji Pan Jezus? Nigdy nie bylibyśmy zakłopotani, nie wiedząc, jak należy postąpić. Niemniej klarowne jest pouczenie Ducha Świętego: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian 12, rozdział 19-21 wersetu. Taka jest wspaniała etyka dla Kościoła Bożego. Zasady niebiańskiego królestwa, do którego należą wszyscy prawdziwi chrześcijanie. Ale czy zasady te można byłoby odnieść do Izraela z zamierzchłych czasów? Z pewnością nie. Wyobraźmy sobie, że Jozue miałby potraktować narody Kanaanu według zasad przedstawionych w zacytowanym powyżej 12 rozdziale listu do Rzymian. Byłoby to tak samo niesłuszne, jak gdybyśmy my dzisiaj próbowali urzeczywistnić reguły rozważanego przez nas rozdziału
25 Księgi Mojżeszowej. Różnica ta bierze się po prostu stąd, że Bóg za czasów Jozuego dokonywał sądów sprawiedliwości, podczas gdy dzisiaj działa w nieograniczonej łasce. Oczywiście, że nie powinniśmy oczekiwać od świata, by kierował się zasadą łaski. Próby pomieszania zasad łaski z prawem obowiązującym w danych państwach lub pogodzenia ducha Nowego Testamentu z politycznymi systemami świata z całą pewnością spowodowałyby chaos nie do opanowania w ludzkim społeczeństwie. Właśnie w tym punkcie popełniło błąd wielu pobożnych mężów, którzy próbowali nakłonić narody świata do przyjęcia zasady, która zaskutkowałaby ostatecznie zniszczeniem ich narodowego istnienia. Nie nadszedł jeszcze czas, w którym ludy nie będą się już uczyły sztuki wojennej, lecz przerobią swoje miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Izajasza 2, rozdział 4, werset. Czas ten jednak nadejdzie z całą pewnością. Wtedy nasza wzdychająca ziemia pełna będzie poznania Pana jakby wód, które wypełnią morze. Izajasza 11, rozdział 9, werset. Gdyby jednak teraz nakazano narodom postępować według zasady łaski, można byłoby im równie dobrze powiedzieć: zakończcie swoje istnienie. Co więcej, jako chrześcijanie nie jesteśmy powołani do zaprowadzania ładu na świecie, lecz naszym zadaniem jest kroczenie po tej ziemi jako obcy przybysze i pielgrzymi. Pan Jezus nie przyszedł na ten świat, by go polepszyć, lecz aby szukać i zbawić to, co zginęło. Porównaj Łukasza 12, rozdział 13 do 14 wersetu oraz Łukasza 19, rozdział werset 10. Wkrótce przyjdzie znowu i wtedy zaprowadzi na ziemi Boży porządek. Przejmie panowanie i oczyści świat w sądzie, usuwając ze swego królestwa wszelkie zgorszenia oraz tych, którzy czynią nieprawość. Mamy o tym napisane w Mateusza 13, rozdział 24, werset do 30, 36, werset do 43. Wtedy królestwa tego świata staną się królestwami Pana i Jego Chrystusa. Na czas ten musimy jednak jeszcze zaczekać.